wyrzec się przodków, mamy przyklaskiwać, kiedy blokują rozwój inwestycji w kraju i pękać ze śmiechu, kiedy wbijają polskie flagi w psie gówna. Ha, przecież to jest właśnie takie bardzo śmieszne, kulturalny performance. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj. Ale się porobiło. Wróciłem do roli komentatora. Część z Państwa, z którymi nie miałem jeszcze okazji się poznać, mówi i pyta. O, niby dobrze gada, ale kim jesteś, pan, panie Miśko? Odpowiadam. Jestem bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Kiedyś poseł Lewicy Anita Sowińska publicznie w programie TVP Info przestrzegała społeczeństwo przed moją faszystowsko-konserwatywną personą, wymieniając mnie z imienia i nazwiska, określając bardzo niebezpiecznym człowiekiem. I słusznie. Komuna ma się bać? A skoro o niebezpiecznych ludziach mowa, jestem ciekaw, co pani poseł Sowińska sądzi na temat swojej koleżanki z klubu, pani Beaty Maciejewskiej, której współpracownicy zarzucają jej m.in. mobbing w biurze poselskim. No, jeden z jej dawnych dyrektorów napisał: jestem w posiadaniu 36 godzin legalnie nagranych rozmów, z których wynika, że Beata Maciejewska stosowała mobbing w biurze poselskim, wyprowadzała pieniądze z kilometrówki na rzecz nielegalnego zatrudnienia swojej córki oraz nie płaciła podatków przez 15 lat, gdy prowadziła fundację. Widzę, że czasy się zmieniają, a komuna wciąż ta sama. To a propos niebezpiecznych ludzi. To są niestety, ale takie techniki manipulacyjne, które są stosowane przez PR-owców związanych z lobby futrzarskim, między innymi pana Marka Miśko, który jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Dziękuję pani Anicie i zrobię z tego fragmentu całkiem zgrabną czołówkę do programu. Programu. No właśnie. Zacząłem pojawiać się na waszych ekranach ponownie, bez szczególnej zapowiedzi tego, czym zamierzam się tutaj zajmować i jak to wszystko będzie wyglądało. Otóż wracam do publicystyki i regularnej działalności społecznej, czyli do tego, czym żyłem przez ostatnie 20 lat, z niewielką przerwą. Projekt, który dla was przygotowuję wraz z Moniką, prywatnie moją żoną, która pomagała mi przy wsensie.pl, jest szeroki i wielopoziomowy, ale na razie będzie wyglądało to tak. Otóż w każdą sobotę na tym kanale, czyli Marek Miśko Czuwaj, zobaczycie mój komentarz, felieton albo analizę na tematy społeczno-polityczne w ujęciu konserwatywnym. Bez zbędnej paplaniny, bez konwenansów, waszości i naszości. Będzie to po prostu mój autorski dla was przegląd rzeczywistości. Natomiast w każdą niedzielę będzie mój komentarz do wydarzeń w świecie idei oraz wiary. I zrobię to tak, jak już zdążyłem was do tego przyzwyczaić, czyli ostro i bezpardonowo. Po katolicku. Tutaj u mnie tak znaczy tak, a nie to ani mniej, ani więcej, ale właśnie nie. Myślimy też bardzo poważnie nad powrotem magazynu Wierzę wraz z redaktorem Pawłem Lisickim i wcale nie jest to odległa pieśń przyszłości. Tyle jeżeli chodzi o plany. A wracając do tematu bardzo niebezpiecznego człowieka i tej pani poseł z Lewicy. Sytuacja na wyrost okrzyknięta taśmami Maciejewskiej. Oczywiście żadna tam afera, bo sama Maciejewska jest piątym garniturem w trzeciorzędnej partii, no ale zawsze miło popatrzeć, jak rewolucja pożera własne dzieci i to żywcem, na surowo. Dodam tylko, że na panią Maciejewską głosowało 23 319 osób w okręgu gdańskim. Wszystkim państwu gratuluję reprezentacji w Sejmie, szczególnie jeżeli potwierdzi się informacja, że pani Maciejewska kradła pieniądze z kilometrówek. I oto Lewica, która ma gęby pełne frazesów o prawach pracowniczych, pokazuje swoją prawdziwą twarz. Ich marksistowska agenda nie dotyczy powszechnej obłudy, indoktrynacji w każdej przestrzeni, ale w ogóle przemiany naszej mentalności i działanie to chyba właśnie teraz w naszych czasach przyspiesza. Mamy myśleć tak, jak chcą, wierzyć w to, co każą, milczeć, kiedy plują na nasze wartości, a oni w tym czasie będą oczywiście kradli. Wyrzec się przodków, mamy przyklaskiwać, kiedy blokują rozwój inwestycji w kraju i pękać ze śmiechu, kiedy wbijają polskie flagi w psie gówna. Ha, przecież to jest właśnie takie bardzo śmieszne, kulturalny performance. My, ludzie świata starych, sprawdzonych zasad, którym brakuje luzu, mamy rozumieć artystów sikających na figurę Chrystusa, no a gdy się zbuntujemy, słyszę jakiegoś duchownego, katolickiego, a nie brakuje przecież księży patriotów, zresztą w Polsce nigdy nie brakowało, który sieje po internetach i wyborczej informację, że Boga przecież nie można obrazić. Jak Matce Bożej dokłada się jakieś tęczowe aureole, też Matki Bożej nie można obrazić. Tak,
Nie można obrazić, proszę księdza. Połowa Starego Testamentu jest o tym, że można. Ksiądz po prostu nie wierzy i dlatego ciężko jest mu to dostrzec. Tak właśnie działają marksiści. Mamy jeść to, co im się podoba, mamy ubierać się w to, czego chcą, mamy uważać to, co oni uważają za stosowne, bo nie dla plebsu są przecież luksusy. Zakładacie w ogóle taką możliwość, że ktoś nie kradnie i osiągnął sukces swoją ciężką pracą? No, praca. To bardzo skomplikowana rzecz, może więc zajrzyjmy do słownika. Praca. Celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych. To wam pewnie też nic nie powie. Rolnicy według was gwałcą krowy, zły leśnik wycina las, myśliwy morduje zwierzęta. No i taki przekaz idzie w świat, sączy się oczodołami do mózgów naszych dzieci, które być może właśnie teraz spędzają kolejną godzinę przed ekranem swojego smartfona. Oto cała lewica w jej pełnej krasie. Kolejna Polka z krwi i kości, Małgorzata Prokop-Paczkowska z lewicy. Zobaczcie. To, co się dzieje dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to jest to samo, co tak zwani prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami, kiedy odmawiali im życia i pracy we własnym kraju. Potem cieszyli się, kiedy Hitler rozwiązywał sprawę Żydów, a potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci. A potem doprowadzili do pogromów w Kielcach i mordu w Jedwabnem. Tacy politycy mają nadawać ton polskiemu parlamentaryzmowi. Wpływać na to, co znajduje się w naszej lodówce, garażu czy w szafie na wieszaku. Jak widać, można wystawać i wygadywać antypolskie rzeczy bez najmniejszych konsekwencji. Żadna kara za to tej pani do teraz nie spotkała. Gdy w Etiopii terroryści muzułmańscy zabili 750 chrześcijan przed świątynią, ta sama kobieta pisała. A po co Kościół katolicki tam się wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń? Natomiast post o samobójstwie księdza w poznańskim kościele skomentowała takimi słowami. Jeszcze po śmierci musiał kogoś skrzywdzić. I wyobraźcie sobie, że w naszym kraju mówią w tym samym języku ludzie, którzy w październiku pójdą i oddadzą na nią głos. Mało tego, są tacy, którzy siedzą z nią w jednym studiu telewizyjnym i podają rękę. Podobno zwierzęta w Polsce mają źle. Tak mówi lewica. Źle to ma pan Krzysztof z Radomia, który mieszka 5. rok z żoną u teściów, bo metr mieszkania w tym niewielkim, przecież dawnym wojewódzkim mieście kosztuje już prawie 7 000 zł. A potem alarm, że dzieci nie ma. No nie ma. Źle to ma się rolnik spod Ciechanowa, bo niemiecka cukrownia oszukuje go na skupie, mówiąc: bida panie, więcej nie ma. No nie ma, bo trzeba było wyprowadzić dywidendę za 250 mln i wysłać to do spółki matki w Berlinie, a państwo polskie udaje, że nic się nie dzieje. Źle to miał się chłopak z fundacji Prawo do Życia, gdy ze skłotu wyleciała na niego lewacka bojówka i stukła w centrum miasta, grożąc mu przy tym nożem. Źle to miała się Marika, gdzie państwo polskie w ogóle się o nią nie upomniało. Młoda dziewczyna za jakiś głupi wybryk rok straciła w więzieniu. Źle to miał się Maciek Dobrowolski, Piotrek Staruchowicz, gdy bez zarzutów siedzieli prawie 3 lata w areszcie za Tuska. Tak, tego samego Tuska, który dzisiaj udaje demokratę i wraca do polityki. Tego samego Tuska, który oszukał Giertycha, który nie dostanie miejsca na liście. I tego samego Tuska, który na swoim skapcaniałym już koniu wraca po władzę. Źle to, proszę państwa, miał się profesor Jan Szyszko, na którym wieszano psy tylko za to, że miał wiedzę i ją wykorzystywał. Słyszeliście, co mówiła wdowa po profesorze? Czy państwo sobie wyobrażają, że mąż się spotkał z takim zarzutem? Ty się chwalisz wiedzą i ich denerwujesz. Chodziło o Unię Europejską. Proszę państwa, to jest fakt. Mąż to usłyszał od ważnej osoby Prawa i Sprawiedliwości. Zajmijcie się Niemcami, którzy przejęli polskie cukrownie, tytoń, zakłady utylizacyjne i media. Zajmijcie się Amerykanami i Żydami, którzy kontrolują większość aptek w Polsce. A na odchodne. Tej pani poseł z lewicy, która opowiadała o moich i waszych przodkach jako krwiożerczych bandytach, odpowiem poetą. Próżno repliki się spodziewasz. Nie dam ci psztyczka ani klapsa. Nie powiem nawet, pies cię jebał. Bo to mezalians byłby dla psa. Taki performance, pani poseł. Pani się nie obraża. Kultura. Czuwaj. Tu
Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem mojego projektu, zapraszam do linków poniżej. Możesz postawić mi kawę albo stać się moim mecenasem na zrzutka.pl. Dzięki. Marek Miśko, czuwaj! Skąd się według pana wziął Kalmer? Kalmerowie są rodziną polską pochodzenia angielskiego. Nie, panie. To są Żydzi polscy. Nazwisko ich brzmi Kulmer i pochodzi od Chełmna na Pomorzu. Jego ojciec ochrzcił się na kalwinizm i był niezawodnie takim samym łotrem jak on. Kozieniecki szeroko otworzył usta. Ja, rzekł dalej Twardowski, zajmuję się teraz studiami nad życiem pana Kulmera. Mam do tego powody rodzinne. I nie spocznę, dopóki tej jadowitej gadziny nie zgniotę. On walczy ze mną oszczerstwem, bronią nikczemnego tchórza i pana między innymi w tej walce użył za narzędzie. Interesuje mnie tylko to, czy pan był narzędziem świadomym. Zapewniam pana, że gdybym nie wierzył w tę historię, nikomu bym jej nie powtórzył. Nie jest mi miło, że pan w nią uwierzył, ale tak pan lepiej wygląda. Pomówmy teraz o panu. Kozieniecki milczał. Zdenerwowanie jego rosło, tymczasem Twardowski mówił spokojnie. Słyszałem, że pan pochodzi z uczciwej i kulturalnej rodziny polskiej. Jest pan człowiekiem inteligentnym, zdolnym, niezawodnie pracowitym, o czym świadczyć może suma pańskiej wiedzy. Pomimo młodego wieku już zdążył pan wybić się naukowo. Natomiast to, że wybrał pan karierę naukową, świadczyło, że miał pan wyższe aspiracje duchowe, no i skromne wymagania od życia. Odkąd zjawił się pan w widnokręgu uniwersyteckim, znalazł się ktoś, kto podpatrzył w panu pewien pociąg do komfortu, do wykwintnego otoczenia, no i pewien snobizm. Zauważył, że można rozbudzić w panu lekko idące w tym kierunku ambicje, ażeby z tych ambicji zrobić oczywiście później pasek, na którym będzie można pana prowadzać. Tym kimś był, zdaje się, starszy pański kolega, Topoliński. Wykazał panu, że z pańskimi zdolnościami można być czymś więcej niż profesorem, żyć na wyższym, o wiele wyższym poziomie niż żyje uczony. No a później ofiarował się panu otworzyć drogę do lepszego życia. Drogą tą było wejście do potężnej organizacji, istniejącej, jak mówił, na całym świecie. Rządzącej wszędzie, kierującej wszystkim. Z tą organizacją dochodzi się do wszystkiego, bez niej do niczego. Prawda? Powiedział to panu niemal tymi samymi słowami. Kozieniecki milczał.